Emocje powoli opadają. Ze mną Krystian Karzyszka, szef grupy Rocky Boxing Promotion. I jak było? Ta dzisiejsza gala spełniła oczekiwania? No spełniła, fenomenalnie. Czuję się naprawdę spełniony. Mega fajne walki, mega fajna walka wieczoru. Nikodem udowodnił tutaj chyba wszystkim w Polsce i na świecie, że będzie się bardzo liczył w kategorii Bridger, jeżeli chodzi o światowy boks. I tutaj myślę, że no będziemy mieli pociechę z Nikodem w nowej kategorii. Uważam, że już dawno powinien nam się znaleźć. Także to jest jego kategoria wagowa i chyba już do Cruiser nigdy nie wróci. Także myślę, że Bridger bądź ciężka, ale na pewno Bridger to będzie docelowa kategoria Nikodema. Nie da się ukryć, że rośnie w siłę ta grupa wagi ciężkiej w Rocky Boxing. No rośnie, rośnie. My uwielbiamy kategorię ciężką i to widać na naszych galach zawsze. Mamy 3-4 walki na następnej gali 2 marca w Koszalinie na gali KPO Rocky Boxing Night. Dzisiaj możemy już oficjalnie powiedzieć, że ta gala będzie pod ze sponsorem tytularnym Robertem Rodą KPO. Za to dziękujemy bardzo. Już 2 marca w Koszalinie zobaczymy światowy boks. To będzie nasza największa gala. No i myślę, że najlepsza. O tym już dzisiaj dużo się tutaj mówi, no bo też podobno ma tam odbyć się najdroższy w historii polskiego boksu pojedynek. Tak, no to będzie w mojej ocenie i według mojej wiedzy najdroższa walka, jeżeli chodzi o pas mistrza Polski, bo to nie, że najdroższa walka na polskiej ziemi, bo to na pewno nie, ale najdroższa walka, jeżeli chodzi o pas mistrza Polski. To zdecydowanie tak nam się wydaje i tak z naszych informacji wynika, że jest. Także myślę, że to jest taki dodatkowy ładunek emocjonalny przy tej walce, że ona dodatkowo jeszcze tyle kosztuje. Nie to, że taka jest fajna, to jeszcze sporo kosztuje. No Adam Kownacki wiadomo, że za dolara nie walczy. Tych dolarów, tych dudków musi być no, trochę więcej. I dzisiaj było też zaskoczenie, prawda, bo pojawił się zawodnik MMA Sosiński, wyzwał też na pojedynek Bizona. Tak, Sianos. To była taka walka, która wpadła mi do głowy po walce Tysona Fury'ego z Nangu, która była ostatnio w Dubaju. To była taka walka, która naprawdę wygenerowała duże zainteresowanie na świecie, jeżeli chodzi o ten pojedynek. I uważam, czy zdecydowałem, że muszę zrobić coś takiego u nas, w Koszalinie. Że ten Koszalin akurat pod patronatem właśnie miasta Koszalin i prezydenta Piotra Jedlińskiego, to będzie idealne miejsce właśnie na to, z tego względu, że Marcin Sianos jest mieszkańcem Kołobrzegu, czyli przywiezie lokalną publiczność. Artur Bizeski to jest top, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów w naszej organizacji. Także myślę, że gala wypełni się po brzegi, 4000 ludzi, liczymy na pełną frekwencję, no i na najlepszą galę w naszym wykonaniu. No to czekamy na 2 marca w takim razie. Czekamy na 2 marca, serdecznie wszystkich zapraszamy, kupujcie bilety, bo niestety muszę wam powiedzieć, że pewnie znowu będzie sold out, tak jak było to w Kościerzynie na naszych poprzednich galach, także spieszcie się, jeżeli chcecie być tego dnia z nami, bo u nas jest bardzo fajnie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.